Jakieś 10 lat temu pojechaliśmy, więcej może nawet. Więcej już. Pojechaliśmy do... Przystałowic. Do Remizy, na zabawę. To jest ziemia radomska. Tak, pod Radomiem. Tak. No i to, co nasze oczy tam ujrzały, a nasze uszy usłyszały, kompletnie nas powaliło. To znaczy słyszeliśmy wiele znakomitych wiejskich składów, grających po prostu na zabawie, do tańca. No i po prostu cała Remiza wiruje. Magiczny rytm, magiczne melodie, wszystko bardzo transowe, psychodeliczne w pewnym sensie. To z naszej perspektywy tak. Tak i piękne. I po prostu wyjechaliśmy stamtąd i te melodie po prostu cały czas nam grały w głowę. Ten duet jest już właśnie taką konsekwencją kilku dobrych lat jakiegoś takiego właśnie próbowania wejścia w te melodie, w ogóle zrozumienia tych melodii, tego rytmu, też trochę tej kultury. No i to jest już jakby wariacja na temat Oberka i w ogóle muzyki polskiej, rdzennej. Gramy melodie z różnych stron Polski, nie tylko z ziemi radomskiej. To jest też ciekawe właśnie. I tutaj duet polega... Grebs, czy twist związany z tym duetem polega na tym, że używamy do zrealizowania tego rytmu i tych melodii instrumentów elektronicznych, dosyć prostych. Dominika, tym tempie, w którym ta melodia idzie, robię te różne ruchy niepotrzebne, bo nie jesteś w stanie tak ergonomicznie o. Żeby płynnie realizować rytmikę tej frazy. Pa, 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 pa. Że to musi być taki łuczek. Ta, 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 wszystko ta, ta, pod łuczkiem. Ta, ba, 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 pa. Nie oddzielać rytmicznie tych nóg. Pa, 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 pa. Ta, ta, pa, 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 pa. Tak jakbyś chciał zagrać je w różnych odległościach od siebie, nie? Trzy części ma ta melodia. To jest wszystko. Naliczyliśmy dwie. Trzy. W części pierwszej zaczyna się od toniki, czyli od deduru w tym przypadku. A w części drugiej i trzeciej zaczynamy od dominanty, czyli w tym przypadku od aduru. Możecie grać. Zobaczmy, co będzie po prostu dobrze brzmiało. Teraz tak, pierwsza. Jest też jedno z naszych takich ulubionych miejsc, ważnych bardzo dla nas, tutaj Sejny. To są nasi wszystko przyjaciele. I zauważyłem, że jak jest w naszym życiu, dzieje się coś takiego właśnie ważnego, moment jakiegoś takiej cezury związanej z działalnością muzyczną, to prędzej czy później zaznaczamy swoją obecność też tutaj. I to jest też ciekawe bardzo. No i dzisiaj pokażemy te nasze, nie nasze oberki. To jest duża rzecz dla nas. I dzisiaj ten nowy cykl Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej zaczynamy od przyjaciół. Przyjechali do nas z Warszawy, nazywają się dumnie Elektryfikacja Terenów Wiejskich, proszę Państwa. Myślę, że...